Od września 2021 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Dębicy uczniowie będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego, czyli nowego rodzaju klasie mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej. Bardzo cieszymy się, że nasz wniosek Powiatu Dębickiego wspólnie ze szkołą i wspólnie również z WOT-em, naszym tutaj lokalnym batalionem Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy, został pozytywnie oceniony właśnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponad 300 bodajże wniosków złożonych z całej Polski, tylko 30 klas zostało utworzonych pod patronatem MON-u. Jest to wielkie wyróżnienie. Tutaj chciałbym podziękować panu senatorowi Zdzisławowi Pupie, który bardzo wspierał tą inicjatywę i który pomagał, żeby ta klasa została utworzona. Inaczej, klasa jest, tylko teraz będzie pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że uczniowie kończący tą klasę będą mieć dużo łatwiejsze warunki dostania się na uczelnie wojskowe, czy również później służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Do tego Ministerstwo Obrony Narodowej będzie wyposażać w sprzęt, w mundury klasy drugie i trzecie. Natomiast my tutaj ze swojej strony będziemy akurat pierwsze i czwarte, także ten program jest tak złożony, że częściowo finansuje MON, częściowo organ prowadzący, także my tutaj będziemy współpracować tak, żeby klasy mundurowe w Pustkowie mogły być na wysokim poziomie, mieć zaplecze. Powiem nawet więcej, czynimy starania, aby reaktywować strzelnice w Pustkowie, tak żeby te zajęcia praktyczne i żeby mogły być realizowane również na miejscu, bo to dla młodego pokolenia jest bardzo duża atrakcja również, jeżeli są zajęcia w terenie, na poligonie, na strzelnicy również. Oddział przygotowania wojskowego będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego zgodnie z programem MON jako dodatkowe zajęcie edukacyjne.